się od rana. Samorząd przede wszystkim już 2 tygodnie temu zadbał o to, żeby lekcje były skrócone, to najważniejsze. A w międzyczasie z ciekawszych rzeczy mamy strzelecki turniej mikołajkowy. Zaprosiliśmy wszystkie szkoły średnie z okolicy, wszystkie podstawówki. Mamy kilkanaście drużyn, strzelamy w klasie karabin pneumatyczny 10-metrowy. Już właśnie się dogrywają tam ostatni najlepsi, wyniki imponujące. Na setę i 90 się trafiają, genialnie strzelają ci młodzi ludzie. Przyjechali ludzie również nawet z Wisznic, z klas mundurowych. Jestem bardzo wdzięczny, bo to jest kawałek. No, rozdajemy dużo nagród, cieszę się z odwiedzin gości. Drugi punkt, sala komputerowa. Młodzież uprosiła nauczycieli. Ja trochę byłem przeciwny, ale uległem, ponieważ zrobili sobie turniej w CS-a i grają w strzelanki. Jestem zdania, że i tak w kółko grają, no ale niech tam grają. No i też będą nagrody, obsada jest duża. I ostatni punkt to sala gimnastyczna. Uczniowie rzucili wyzwanie nauczycielom w siatkówkę i właśnie przegrywają. Nie wiem, czy się cieszyć, że uczniowie przegrywają, czy się cieszyć, że nauczyciele wygrywają. Natomiast jest wesoło, kolorowo, mamy dużo cukierków. Darek nas strzelał i tutaj mamy tam dużo. No więc dobra, mamy kolegę od WF-u, który robi za nas wszystko, a my tam zasadniczo dobrze wyglądamy w dresach. List był wpisany? Chyba nikt nie napisał, a dostaliśmy bez listu. Jesteśmy już leniwi chyba na tym etapie, ale mamy choinkę, mamy prezenty.